Przegląd kolęd i pastorałek odbył się w Suwałkach. Już po raz 9 w ośrodku szkolno-wychowawczym nr 1 przy ulicy Przytorowej na scenie prezentowali się uczniowie z suwalskich ośrodków zajmujących się niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. W tym roku mieliśmy rekordową liczbę uczestników. W sumie kolędy śpiewało ponad 80 osób, powiedziała Radiu 5 Zofia Pawłowska z ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1. Rekordowa liczba uczestników, aż około 80 osób śpiewających, występujących na scenie. Oprócz naszych podopiecznych, którzy bez ograniczeń mogą na chwałę Panu dzisiaj śpiewać, mamy gości z warsztatów terapii zajęciowej w Suwałkach, ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2, ze szkoły podstawowej nr 11, gdzie mamy klasy integracyjne, z przedszkola nr 8, gości, którzy nigdy nie zawodzą, co roku są z nami, śpiewają Jezusowi. Cel imprezy to przede wszystkim spotkanie. Oprócz przeglądu w placówce odbył się też kiermasz świąteczny. Dochód z niego zostanie przeznaczony na leczenie 3-letniego Kordiana z Suwałk i innych podopiecznych ośrodka.